Niestety ciężko dzisiaj powiedzieć po tym spotkaniu coś pozytywnego, bo zagraliśmy mecz, po którym musi nam być wszystkim wstyd, bo nie można jako profesjonalna drużyna i profesjonalni ludzie, którzy pracują w piłce, zagrać takie spotkanie i generalnie tak odpuścić koniec sezonu, jak my odpuściliśmy. Natomiast dzisiaj, mówiąc o samym meczu, to ciężko mówić o założeniach, bo przebieg tego, co działo się w pierwszej połowie, mocno uwarunkował cały przebieg spotkania. Później tak naprawdę, dopóki trzymaliśmy 1-0, jeszcze próbowaliśmy pojedyncze zrywy, żeby uratować tutaj jakiś punkt lub powalczyć o coś więcej. Natomiast w momencie, jak się odkryliśmy, Arka strzeliła drugą bramkę i praktycznie zabiła ten mecz. Trzecia bramka to już była konsekwencja tego, co przez cały mecz się działo. Także ciężko dzisiaj o nas powiedzieć cokolwiek pozytywnego, natomiast o zespole przeciwnika można powiedzieć, że są bardzo dobrym, poukładanym zespołem, który na pewno ma duże szanse w barażach, żeby powalczyć o ekstraklasę, i tego im życzymy, bo na pewno na to zasługują. Dziękuję za to podsumowanie. Mam jedno pytanie od redaktora Artura Dębowiaka z telewizji Master. Przeczytam to pytanie. Tak. Dlaczego w dwóch ostatnich meczach trenerzy nie dali więcej szans młodym zawodnikom? Przecież te spotkania nie miały większego wpływu na miejsce w tabeli. Czy miały te spotkania znaczenie dla miejsca w tabeli, czy nie, to nie jest istotne. Zawsze staramy się wystawiać zawodników, którzy są w najlepszej dyspozycji i którzy zasługują na grę, także na pewno wybory zawodników do pierwszego składu to nie jest patrzenie w metrykę i teraz dawanie szansy juniorom, tylko to jest profesjonalne traktowanie każdego meczu i takie były nasze decyzje. Cieszymy się dzisiaj, a propos młodych zawodników, z bardzo dobrego występu Dominika Piły, który był, myślę, że najjaśniejszą naszą postacią na boisku i pokazał, że warto dawać szansę młodym, nawiązując do pytania pana Dębowiaka. I na pewno Dominik wyznacza fajny kierunek dla zawodników z Akademii. To też jest sygnał dla nas, żeby w przyszłości na tych młodych zawodników jeszcze odważniej stawiać. No, mieliśmy dzisiaj plan wygrania tego meczu i udało nam się to, bo tutaj nie kalkulowaliśmy. Od tego meczu zależało nasze miejsce w tabeli. Nie patrzyliśmy na to, co się dzieje u naszych przeciwników, jak ŁKS rozgrywa swoje spotkanie. Stąd też bardzo chcieliśmy ten mecz wygrać i udało nam się tutaj zrealizować ten plan. Chciałem z tej strony też podziękować za gościnę w Głogowie, który okazał się gościnny. Nikt na boisko nie narzekał. Wręcz przeciwnie, staraliśmy się robić to, co umiemy najlepiej i wyszło nam. Tu chyba trener trochę wyprzedził pytanie dziennikarza, bo właśnie z Głosu Głogowa i portalu My Głogów Mateusz Komperda pyta, jaki był stan boiska w Głogowie i czy warunki do gry piłkarzem Arki odpowiadały? I jak trener ocenia obiekty sportowe Chrobrego Głogów, te rezerwowe? Przede wszystkim widać, że tutaj wszystko idzie do przodu. Jest stabilizacja, trener pracuje kolejny rok, buduje tą kadrę. Kadra jest mocna. Do tego klub inwestuje. Byłem, oglądałem, patrzyłem, jak już jest tam zamontowane to ogrzewanie. Więc tutaj naprawdę brawo dla działaczy, brawo dla szefostwa w Głogowie, że obiekty tutaj rosną, bo ta baza naprawdę jest dobra. Taka baza daje wartość i na pewno to będzie procentowało. Jeżeli chodzi o stan boiska, no wczoraj wiedzieliśmy, że było rozgrywany tutaj mecz przy dużej ulewie, ale nie było tego widać, żeby to boisko było aż tak zaorane. Mimo to przed meczem powiedzieliśmy sobie, co by nie było, boisko jest takie samo dla nas, jak dla przeciwników, stąd też nie skupialiśmy się na boisku, tylko na grze, a boisko było naprawdę dobrze przygotowane.